2019 rok właśnie dobiegł końca, a z tej okazji zapraszam na zupełnie subiektywne zestawienie 5 najlepszych aut, które mogliście kupić w ubiegłym roku. Miejsce 5. Kia Exceed. Samochód stworzony dość przypadkowo okazał się koreańskim strzałem w dziesiątkę. Ciekawy wygląd, bogate wyposażenie, dobre wykończenie i atrakcyjna cena sprawiły, że Exceed stał się jedną z najciekawszych propozycji w segmencie crossoverów. Małych SUVów. Kompaktowych SUVów. Wszystko jedno, stał się po prostu ciekawą propozycją. I to zarówno dla młodych, jak i starszych kierowców. Do tego suma zalet pozwoliła prezentowanej Kii zwyciężyć w plebiscycie Car of the Year Polska. Znowu świetna robota Koreańczyków. Brawo! Miejsce 4. Peugeot 508. Właśnie tak powinien wyglądać francuski samochód. Do tego reprezentuje klasę, której istnienie jest dziś mocno zagrożone. A nie ukrywam, że osobiście jestem zwolennikiem aut z tego segmentu. Choć 508 ma ciasne wnętrze, mało intuicyjną obsługę i cenę z segmentu premium, trafia na listę jako reprezentant tej części kierowców, którzy niekoniecznie chcą jeździć autem z niemieckim lub japońskim rodowodem. Tu wszystko jest inne, być może wymagające przyzwyczajenia, ale to właśnie dzięki takim modelom nie jeździmy wszyscy identycznym samochodem. Miejsce 3. zajęła Toyota Corolla. Od dawna jest to najlepiej sprzedające się auto na świecie, co raczej oznaczało nudne, nie wyróżniające się niczym szczególnym, gdzie największą zaletą jest brak wad. Dlaczego zatem trafiła do mojego zestawienia? Z jednego prostego powodu. Nareszcie na ten samochód da się z przyjemnością popatrzeć. Wręcz powiem więcej, Corolla mi się po prostu podoba. We wnętrzu również odnotowała znaczącą poprawę, nie zapomniano o prowadzeniu i tym, co pod maską. Reasumując, Toyota, idźcie tą drogą. Miejsce 2. Mazda 3. W kwestii wyglądu Japończycy pozamiatali scenę kompaktowych sedanów. Co prawda rywali nie ma zbyt wielu, ale ciężko chyba znaleźć osobę, której nowa trójka się nie spodoba. Kierując się zasadą zawodniczek sumo, że wygląd to jednak nie wszystko, do wykończenia wnętrza Mazda użyła materiały lepsze niż wielu rywali z segmentu premium, dodała świetne wyposażenie seryjne, wspaniałe audio, kosmiczną cenę i mało dynamiczne silniki. Japońską markę warto jednak docenić za to, że w dobie motorów o pojemności kartonu mleka kurczowo trzyma się swoich wolno ssących 2-litrowych jednostek, co dla dużego grona klientów jest wartością nie do przecenienia. Od siebie dodam, że jest to jeden z najprzyjemniejszych samochodów dla kierowcy na co dzień, nawet po upływie kilku miesięcy. Miejsce 1. zajęło BMW X7. Mimo że zupełnie nie przepadam za SUV-ami, a takim mianem określa się dzisiaj połowę samochodów dostępnych na rynku, model ten rzuca na kolana każdego, kto miał z nim bliższy kontakt. Pomijam tu oczywiście wygląd, a w szczególności grill o wielkości osiedlowego sklepu. Po zajęciu miejsca za kierownicą, uruchomieniu silnika i przejechaniu pierwszych metrów uderzy nas niewiarygodne wręcz wyciszenie i resorowanie, redukujące do minimum dźwięki otaczającego nas świata. Warto też wspomnieć, że silniki zamontowane pod maską rozpędzają to mierzące ponad 5 metrów monstrum bez żadnego wysiłku, osiągając wyniki na poziomie hot hatchy. Przykład? Najsłabsza benzynowa jednostka to 340 koni i 6 sekund do setki. Dodajmy do tego najnowsze technologie z praktycznie każdego zakresu, najlepsze materiały i dbałość o najdrobniejszy szczegół, a wyjdzie nam na to, że BMW X7 jest najlepszym samochodem 2019 roku. A jak wygląda Wasze top 5 najlepszych aut minionego roku? Komentarze pod filmem są świetnym miejscem, aby się nimi podzielić. Trzymajcie się, cześć!